Od ponad 20 lat mamy w Polsce szereg mediów, które deklarują, że są wolne i niezależne. Większość z nich jest jednak w pełni zależna od swych zagranicznych mocodawców, dla których radio, telewizja i gazety są tylko narzędziami polityki międzynarodowej. W naszych telewizorach oprócz państwowej telewizji niepodzielnie króluje grupa ITI, czyli znany wszystkim TVN, zarejestrowany w Luksemburgu oraz założony w Holandii Polsat, w którym kontrolę sprawują spółki z Cypru. Za ten stan rzeczy odpowiedzialna jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która od 1992 roku skutecznie eliminuje wszelkie niezależne stacje. Należy jednak pamiętać, że skład Rady wybiera rządząca opcja polityczna. Dzisiejszy marsz w obronie wolnych mediów jest najlepszym dowodem na to, iż społeczeństwo polskie ma już dość monopolu koncernów medialnych, które swoją potęgę zbudowały na politycznej służalczości. Dzisiaj pani poseł Iwonie Śledzińskiej-Katarasińskiej tytuł Knebel Roku 2012 za wybitne osiągnięcia w kneblowaniu i walce z niezależnymi polskimi mediami. Wolność słowa w wolnej Polsce! Wolność słowa w wolnej Polsce! Z telewizji opłacanej z naszych podatków zwalnia się profesjonalistów, ludzi uczciwych i zdolnych. A zatrudnia się miernoty, których jedynym wyróżnikiem jest giętki kręgosłup. W programach telewizyjnych może istnieć tylko jeden słuszny przekaz. Głupie media to głupi naród i chyba o to chodzi. Najlepiej swoją nieudolność zagłuszyć trwającymi wiecznie w telewizji igrzyskami i marnego polotu audycjami. Nie można w kraju demokratycznym zmuszać ludzi do oglądania i słuchania czegoś, na co nie mają ochoty. Jest to dzielenie społeczeństwa i ograniczanie wolności słowa. Składamy publiczny protest i wyrażamy najwyższe oburzenie wobec łamania wolności przekazu i konstytucyjnej równości obywateli przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Dzisiaj chcemy wykrzyczeć, że jako obywatele niepodległej Polski żądamy przywrócenia pluralizmu w mediach. Obecna władza boi się niezależnych dziennikarzy i niepokornych mediów. Groźby ministra Sikorskiego i premiera Tuska pod adresem dziennikarzy, którzy zadają niewygodne pytania, są nową strategią obecnej władzy. Mają zdusić krytykę nieudolnych rządów. Z całą stanowczością sprzeciwiamy się władzy i mainstreamowym mediom uzurpującym prawo do przekazywania informacji. Ileż to już razy przekonywaliśmy się, jak kłamliwa jest władza, jak kłamliwe są to media. Dzisiejszy marsz powinien przypomnieć wszystkim rodakom, że są wciąż w Polsce niezależne media, które cały czas stawiają opór falom głównego nurtu, tak zwanego mainstreamu. Jeśli jednak nie wystąpimy solidarnie w ich obronie, wkrótce możemy zostać sami pośród szumu, cynicznej manipulacji. Piotr Korczarowski, Emisja TV.